Hejka, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat paprotników. Podzielimy je sobie na grupy oraz omówimy ich cykle rozwojowe. Tutaj jak zawsze wklejam podstawę programową i na początek trochę ogólnie na temat paprotników. Więc paprotniki jest to takson historyczny w randze gromady lub typu i ogólnie ten takson obecnie traktujemy jako parafiletyczny, ponieważ rośliny, które należą do paprotników, mają różne pochodzenie. Paprotniki na Ziemi pojawiły się bardzo dawno temu i było to aż 350 milionów lat temu i do paprotników zaliczamy skrzypy i widłaki i zaliczamy też psy lotowe, ale ich nie omawiamy w liceum. Paprotniki są roślinami wieloletnimi i są większe od mchów. Zasiedlają one wilgotne środowiska lądowe, czyli będziemy ich szukać na pewno na bagnach i w lasach, ale są też takie gatunki, które się wtórnie przystosowały do życia w wodzie i to na przykład będzie salwinia pływająca. I obecnie, wracając jeszcze właśnie do tej nazwy, to paprotnikami określamy rośliny zarodnikowe, u których pokoleniem dominującym jest sporofit. Teraz sobie ogólnie scharakteryzujemy tą grupę. No więc paprotniki są roślinami naczyniowymi, to znaczy, że one mają tkanki przewodzące. Inaczej było w przypadku mchów, mam nadzieję, że pamiętacie, bo tam mieliśmy leptoidy i hydroidy, a tutaj będziemy już mieć drewno i łyko. I paprotniki są również organowcami, ponieważ w budowie sporofitu możemy wyróżnić korzeń, łodygę i liście. I to też jest nowość, ponieważ u mchów były chwytniki, łodyżka oraz listki. Takim bardzo ważnym ewolucyjnym osiągnięciem jest właśnie wykształcenie tych tkanek przewodzących, czyli drewna i łyka. Paprotniki nie wytwarzają tkanek wtórnych i przez to nie mogą przerastać na grubość, ale wyjątkiem są porybliny. Rozmnażanie paprotników uzależnione jest od obecności wody, tak samo jak w przypadku mchów. Sporofit paprotników to zielona, wieloletnia, samożywna roślina, którą widzicie na rysunku obok. Sporofit dzielimy na liście, łodygę oraz korzenie. Liście są zróżnicowane na liście zarodnionośne, inaczej nazywane są sporofilami i na ich powierzchni znajdują się zarodnie, które zawierają zarodniki. Mamy też liście asymilacyjne, czyli trofofil, i one są odpowiedzialne za fotosyntezę. U niektórych gatunków będą występować sporotrofofile, czyli liście, które będą łączyć obie te funkcje. Mamy też łodygę, która ma najczęściej postać kłącza i ono magazynuje substancje zapasowe, które umożliwiają paprotnikom przetrwanie zimy, ale też możliwe jest dzięki nim rozmnażanie wegetatywne. I mamy też korzeń, który mocuje roślinę w podłożu i odpowiada za pobieranie wody z solami mineralnymi. Jeśli chodzi o gametofit, to inaczej on jest nazywany przedroślem, jest on krótkotrwały, jest samożywny i jak widzicie jest to taka mała zielona plecha, która zamiera najczęściej wtedy, gdy sporofit staje się samożywny. Pokolenie gametofitu, jak możemy się łatwo domyśleć, rozmnaża się za pomocą gamet i gametofity paprotników mogą być jednopienne lub dwupienne. Teraz sobie omówimy paprociowe, które inaczej nazywamy paprociami. Zasiedlają one zacienione i wilgotne środowiska, tak jak skrzypy i widłaki. Gatunki występujące w lasach tropikalnych mogą mieć postać drzewa, pnączy lub epifitu. Większość z nich jest jednak zarodnikowa i to oznacza tyle, że te rośliny będą wytwarzać jeden rodzaj zarodników, one będą wyglądać tak samo. Paprocie mają w odróżnieniu od skrzypów i widłaków duże, bogato unerwione liście i mogą one mieć pierzasto złożoną lub wielokrotnie pierzasto złożoną blaszkę liściową. W młodości są one pastorałowato zwinięte i właśnie takie młode liście widać na rysunku. Paprocie posiadają również korzenie przybyszowe, które wyrastają z łodygi. Gametofit paproci to niewielka plecha w kształcie serca i jest ona przytwierdzona do podłoża chwytnikami i na gametoficie powstają rodnie i plemnie. Zarodnie z zarodnikami znajdują się na spodniej stronie liści i wytwarzone są one w kubkach. Do paproci zaliczamy na przykład orlicę pospolitą, języcznik zwyczajny, pióropusznik strusi oraz nasiężrzał pospolity. Następnie mamy widłakowe. One będą osiągać kilkanaście centymetrów wysokości maksymalnie. Pędy i korzenie, czyli sporofity widłakowych, są widlasto rozgałęzione. Trofofile są drobne i zielone, a sporofile tworzą na szczycie sporofitu kłos zarodnionośny, czyli sporofilostan. Gametofit do rozwoju wymaga obecności grzyba mikoryzowego i gametofit rozwija się nawet przez kilkanaście lat. Widłakowe również możemy podzielić na trzy grupy i widłakowe dzielą się na widłaki jednozarodnikowe, różnozarodnikowe i widliczki. Widłaki jednakozarodnikowe wytwarzają takie same zarodniki, z których następnie powstają jednopienne gametofity, a widłaki różnozarodnikowe wytwarzają dwa rodzaje zarodników, czyli wytwarzają mikrospory i makrospory, które kiełkują w dwupienne gametofity. Do widłakowych zaliczamy widliczkę ostrozębną, poryblin jeziorny i widłak goździsty i na obrazku jest widłak goździsty. Trzecia grupa to skrzypowe, które są troszkę większe od widłakowych, ponieważ osiągają nawet kilkadziesiąt centymetrów wysokości. Ich łody
ladygi nadziemne są jednoroczne, są też członowane i tutaj będziemy wyróżniać węzły i międzywęźla w ich budowie, a podziemna część to kłącza i one są wieloletnie. W przypadku skrzypowych za fotosyntezę odpowiedzialna jest łodyga, a nie liście, bo jak widzicie, liście są bardzo małe i są łuskowate. Na szczytach pędów asymilacyjnych znajdują się kłosy zarodnionośne i kłosy zarodnionośne to skupienia sporofili. Przedrośla skrzypowych są zielone, drobne i przytwierdzone do podłoża za pomocą chwytników. Z zarodników skrzypów powstają dwupienne gametofity, a zarodniki są jednakowe morfologicznie. U niektórych gatunków skrzypów mamy dwa rodzaje pędów. Pędy wiosenne, czyli pędy zarodnionośne i pęd zarodnionośny widać po prawej stronie obrazka. I też będą pędy letnie, czyli pędy płonne i one są po lewej stronie. Pęd wiosenny, czyli ten po prawej stronie, wyrasta wiosną z kłącza dzięki zgromadzonym substancjom zapasowym. Nie ma on chlorofilu, jest on nierozgałęziony i jest odpowiedzialny za produkowanie zarodników. Żyje dość krótko, to znaczy tylko kilkanaście dni. Dokładniej on żyje do momentu wytworzenia i wysypania się zarodników. Drugi rodzaj pędu, czyli pęd letni, jest zielony i rozgałęziony, może osiągać wysokość nawet 40 cm i jest on odpowiedzialny za produkowanie substancji odżywczych, nie bierze on udziału w rozmnażaniu i żyje on od wiosny do późnej jesieni. Do skrzypowych zaliczamy na przykład skrzyp polny czy skrzyp olbrzymi. Na koniec zostawiłam cykle rozwojowe. Jako pierwszy mamy cykl rozwojowy paprotników jednakozarodnikowych i omówimy go sobie na przykładzie narecznicy samczej, nie narecznicy, pisanie przez A jest błędem. Jeśli chodzi o paprotniki jednakozarodnikowe, to ich zarodniki są jednakowe pod względem morfologicznym, to znaczy mają jednakową wielkość. Kiełkują z nich przedrośla jednopienne, czyli będą one obupłciowe. Paprotnikami jednakozarodnikowymi jest większość paprociowych oraz widłaki. I ten cykl sobie zaczniemy od zarodników. One kiełkują w przedrośle, czyli powstaje nam gametofit. Na obrazku gametofit jest podpisany cyferką 1 i to przedrośle jest jednopienne, to znaczy na nim znajdują się i rodnie, i plemnie i znajdują się dokładnie po spodniej stronie przedrośla. W rodniach powstają komórki jajowe, a w plemniach plemniki. Następnie plemniki przedostają się za pomocą wody do rodni. Jak łatwo się domyśleć, dochodzi do zapłodnienia, powstaje nam zygota. Z zygoty powstaje kolejno sporo i początkowo uzależniony jest on od przedrośla. Przedrośle obumiera, gdy sporofit wytworzy liście i korzenie. To oznacza, że będzie on wtedy zdolny do przeprowadzania fotosyntezy. Taki samodzielny sporofit sobie rośnie i gdy osiągnie dojrzałość, to na spodniej stronie tworzą się kubki zarodni, które są owinięte zawijką i to widać na rysunku obok. W zarodniach znajduje się tkanka zarodnikotwórcza i komórki tej tkanki dzielą się mejotycznie i dzięki temu powstają nam haploidalne zarodniki. Gdy zarodnia osiąga dojrzałość, wtedy zawijka obkurcza się i odsłania zarodnie, następnie zarodniki się wysypują. Następny cykl rozwojowy dotyczy paprotników różnozarodnikowych i ten cykl omawiam na przykładzie widliczki ostrozębnej. W tym przypadku zarodniki są zróżnicowane morfologicznie, a gametofity są dwupienne i silnie zredukowane. Na szczytach pędów znajdują się kłosy zarodnionośne, czyli sporofilostany. W dolnej części kłosa znajdują się makrosporofile, czyli żeńskie liście zarodnionośne, a w górnej części tego kłosa są mikrosporofile, czyli męskie liście zarodnionośne. Jak łatwo zauważyć, makro dotyczy czegoś żeńskiego, a mikro męskiego. Na makrosporofilach powstają zarodnie, czyli makrosporangia, a na mikrosporofilach powstają mikrosporangia. W sporangiach znajduje się tkanka zarodnikotwórcza, w makrosporangiach powstają makrospory, a w mikrosporangiach powstają mikrospory. Makrospory kiełkują w przedrośla żeńskie, a mikrospory w przedrośla męskie. W rodniach powstają komórki jajowe, a w plemniach plemniki. Następnie plemniki za pomocą wody przedostają się do rodni, dochodzi do zapłodnienia i powstaje nam zygota. Z zygoty z kolei powstaje sporofit. Przedrośla żeńskie z rozwijającymi się sporofitami opuszczają kłos zarodnionośny i spadają na ziemię. I jakby coś, mamy tutaj mały błąd na obrazku, ponieważ zarodnia, ta, która się znajduje wyżej, powinna być podpisana jako zarodnia z mikrosporami. To tyle, jeśli chodzi o paprotniki. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.